Witam. Czas na kolejny raport po dłuższym czasie. Zaczynamy od przepiórek do tych starszych, które mi zostały. 6. Dołożyłem 3 młode. Jednego domniemanego Teksasa, który Teksasem raczej nie jest. I 2 faraonki. Widzę, że one są tak jakby ciut większe od tej reszty, pomimo że są młodsze, więc chyba udało się w końcu trafić jakieś duże przepiórki tutaj na wyspach, co było problemem. Zostały mi 2 celadony, skarlety. 3 ubiłem i tego żółtego dzikusa. Klatce dzięki temu jest spokojniej, no a te 3 skarlety, bo coś im siadło i zrobiły się bardzo agresywne. Mocno dziobały się między sobą i ganiały całą resztę, więc wyjechały przez kuchnię. Myślałem, że będę miał ich znacznie więcej, bo inkubowałem dość sporo jajek, no ale z tej inkubacji znowu tak trochę słabo wyszło. Okazuje się, że ten mój inkubator jest do dupy i będę musiał go zmienić na coś lepszego, dużo lepszego. Ale to będzie akcja na wiosnę. Teraz już raczej nic nie będę inkubował z jesiennych jajek. No i zobaczymy, jak to się poukłada. Samica z jakiegoś powodu nie chce dać się zakocić. Dopuściłem ją przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj już nie chce. Teoretycznie jest zakocona. Jeżeli się nie wykoci, na wiosnę dostanie się jedną szansę. Jeżeli nic z tego nie będzie, to samo co z przepiórkami, wyjedzie przez kuchnię. Będzie trzeba szukać czegoś innego. Czarny w przyszłym tygodniu zrobi aut. On tylko je. Nie rośnie już. Nie jest mi potrzebny. Bardziej jest mi potrzebne miejsce niż ten królik w tym momencie. Bo albo będę budował klatkę nową teraz na przepiórki, albo po prostu zainstaluję tutaj przepiórki do wiosny. No chyba, że się biała wykoci jakimś cudem, no to wtedy będę potrzebował mieć miejsce na młode po odsadzeniu. No ale to też czas jeszcze pokaże. Klamor, jak to klamor. On coś tam rośnie. Apetyt trochę mu spadł, nie wiem czemu. Ogólnie udało mi się wyleczyć świerzpu królików bez wizyty u lekarza, także no, zaoszczędziłem dość sporo, bo to by było jakieś 4 dychy od sztuki za zastrzyk i pewnie na jednym by się nie skończyło. Tak więc spoko, jestem z tego faktu zadowolony. U przepiórek chińskich cuda. Dołożyłem do nich 4 młode. Młody samiec mi uciekł, jak dawałem im jeść, po prostu wyleciał. Nie zdążyłem go złapać. Wpadł do sąsiadki do ogrodu, jak za nim skoczyłem, to się po prostu poderwał i poleciał w drugą stronę. Tak więc chłop ma teraz lepiej. Jedna mi zdechła. Jedną tak zbiły, że musiałem ją dobić. No i została jedna młoda tutaj z nimi, która już dochodzi do siebie. No mam niestety tylko jednego samca do nich, co mnie martwi. Ogólnie chciałbym sobie wymienić samca na takiego dzikiego, żeby mógł później opychać jajka. Po prostu oryginalne dzikie. Się ubarwienie dzikie, o to mi chodzi. Na górze mam kilka młodych Chińczyków, ale tam są czarne, białe, brązowe, więc no nie chciałbym ich mieszać, ale prawdopodobnie skończy się tak, że one wszystkie będą chodziły w jednej grupie. Zobaczymy, jaki miks z nich wyjdzie. Wirginijskie zostały mi 4 z 7. 3 padły. 2 po prostu z dnia na dzień. Nie wiem, co się stało. Prawie takie dość ładnie wyrośnięte. I po prostu coś poszło nie tak. Jeden
był taki gorszy trochę. Więc spodziewałem się tego, że w końcu zdechnie. Myślałem też, że tutaj ten mniejszy po prawej stronie pójdzie w niepamięć. No, a zamiast niego zdechły jednak dwa lepsze. Z czego nie jestem jakoś szczególnie zadowolony. A ogólnie wydaje mi się, że te przepiórki potrzebują znacznie więcej ciepła niż japońskie i powinny być dłużej na wysokobiałkowej paszy, coś jak indyki. Ale to już sobie tam się następnych nadgonię, nadrobię. Ogólnie nie będę już sobie inkubował przepiórek tak, że będę miał tam trochę tych, tylko po prostu zapakuję jeden inkubator wirginijskich i sobie odchowam i dopiero później japońskie. Albo na odwrót. Bo one no, znacznie jednak odstają rozwojowo od japońskich, rosną wolniej, potrzebują więcej tego ciepła i paszy startowej. Więc mądry Polak po szkodzie. Najnowszy przychówek z Irlandii Północnej i Polski. Z Irlandii Północnej wylęgło się 6. Dwie angielskie białe i 4 wirginijskie. I 29 z Polski. Z czego z Polski 3 padły w międzyczasie. Reszta wygląda dobrze. Mam nadzieję, że się odchowa. I teraz dlaczego tak mało? Tak mało, bo posłuchałem jednego gościa, który mówił mi, że mam zakleić inkubator na te 3 dni, przepraszam, lęgnięcia. No i ja go zakleiłem, bo zawsze miałem problem właśnie na z tymi wylęgami, że bardzo mało mi się lęgło. A jak prześwietlałem na ostatni dzień, to wszystkie się ruszały, byłem zadowolony, mówię, no to teraz tym razem powinno być git, bo około 130 jajek. No i zakleiłem ten inkubator i to był chyba błąd. Na początek pierwszego dnia wylęgło się jej bardzo dużo. I tak sobie myślałem, że to jest bardzo dobry prognostyk. No i znowu zakleiłem ten inkubator, wyjąłem jak przeschły trochę. Na drugi dzień było tylko bodajże 5 albo 6 wylęgniętych. No i zaczęło śmierdzić z inkubatora. No i wiedziałem, że już coś poszło nie tak w tym momencie. No i okazało się, że te wszystkie, które zostały w jajkach, no potopiły się. Wilgotność była tym razem zbyt wysoka i szlak je trafił. Tak więc pożegnam się z tym inkubatorem Dino, jak mi doradzał facet z Polski, który wysłał mi te jajka. No i będę musiał się chyba rozejrzeć za bardziej profesjonalnym inkubatorem. I to mnie trochę pociągnie niestety, ale chcąc coś zrobić, jednak trzeba będzie zainwestować. No, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Nigdy nie miałem tylu młodych naraz. Trzeba je odchować, później porozdzielać kolorami. Na wiosnę ściągnę kolejne jajka z Polski, trochę stąd, żeby mieć na przemieszanie. No i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Tak więc na ten moment będzie tyle. I do zobaczenia przy następnym raporcie. Cześć.